Dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego, zatem Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna wzmożone działania pod nazwą Bezpieczny Autokar Wakacje 2018. Inspekcja Transportu Drogowego będzie dbała również o szeroko rozumiane bezpieczeństwo na polskich drogach. Oprócz kontroli autokarów będą to również kontrole tak zwanego przewozu rzeczy, czyli kontrole ciężarówek. Jeżeli mówimy o kontrolach przewozu osób, kontrolach autokarów, te kontrole tak naprawdę startują już w dniu dzisiejszym. Inspektorzy będą wyznaczali stałe punkty kontroli tych autokarów, albo będziemy przyjeżdżali w miejsce odjazdu autokaru. Zachęcam do spojrzenia na naszą stronę internetową gitd.gov.pl. W zakładce Wojewódzkie Inspektoraty można dokładnie się, można poznać numery telefonów do wojewódzkich inspektoratów, jak również na naszej stronie będą podane punkty kontroli, stałe punkty kontroli autokarów. Tylko mam prośbę o zgłaszanie takich pojazdów do kontroli na kilka dni przed planowanym wyjazdem, żeby inspektorzy mogli sobie dokładnie zaplanować pracę. My będziemy sprawdzali stan techniczny tych pojazdów, ale również bardzo dokładnie kondycję kierowców, ich czas pracy oraz trzeźwość. Chciałbym zaznaczyć, że w miesiącu czerwcu przeprowadziliśmy dużo kontroli autokarów wyjeżdżających z dziećmi na zielone szkoły i niestety wyniki tych kontroli, niektóre wyniki tych kontroli nie były zadowalające, a wręcz nawet fatalne. Ja podam kilka przykładów. Chociażby sprzed kilku dni wycieczka miała pojechać z Krakowa do Zawoi, przemęczony kierowca. Kolejny przykład z Krakowa, 14 czerwca, fatalny stan techniczny. Dzieci nie mogły odjechać tym autokarem, musiał być podstawiony kolejny sprawny autokar. Dwa przykłady z Konina. W jednym z pojazdów niektóre siedzenia nie były wyposażone w pasy bezpieczeństwa, niesprawny układ hamulcowy w jednym z autokarów. W drugim z autokarów niewłaściwie zamocowane siedziska, mogło to skutkować przemieszczeniem się takiego fotela podczas na przykład gwałtownego hamowania. Dwa pojazdy niedopuszczone do jazdy, musiały być podstawione kolejne pojazdy sprawne. W jednym z podstawionych pojazdów kierowca był przemęczony, trzeba było czekać na wypoczętego kierowcę. Podam jeszcze Państwu przykład z końca maja, z Elbląga. Wycieczka, dzieci miały wyjechać na wycieczkę, z opon wystawały druty, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niesprawny układ hamulcowy. Taki bardzo drastyczny przypadek, który zarejestrowaliśmy kilka dni temu na drodze S7 w województwie warmińsko-mazurskim, to był co prawda pojazd z Litwy, który przewoził dzieci na zawody sportowe. Pojazd przystosowany do przewozu 9 osób. W tym pojeździe podróżowało aż 18 osób, czyli były dostawione dodatkowe siedzenia. Dzieci podróżowały tak naprawdę w fatalnych warunkach. Było miejsc dwukrotnie więcej niż pojazd mógł tak naprawdę zabrać tych osób. Kierowca dodatkowo jeszcze był ten pojazd w fatalnym stanie technicznym. Inspektor wydał zakaz dalszej jazdy, kierowca zignorował i zaczął dalej jechać. Dopiero pościg za tym pojazdem doprowadził do tego, że pojazd został zawrócony, kierowca ukarany mandatem, przewoźnik podstawił kolejny, tym razem na szczęście sprawny pojazd. Więc jak Państwo widzicie, mimo że z roku na rok poprawia się stan techniczny autokarów, to są jeszcze niestety drastyczne przypadki, takie, które inspektorzy transportu drogowego podczas codziennych działań kontrolnych eliminują. Dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku, taki autokar do kontroli można u nas zgłosić albo podjechać na wyznaczony punkt kontroli. Wtedy rodzice będą mieli stuprocentową pewność, że dzieci pojadą sprawdzonym pojazdem prowadzonym przez wypoczętego, trzeźwego kierowcę. Jeszcze warto, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o wyjazdy, dłuższe wyjazdy, wyjazdy zagraniczne, jeżeli jest to wyjazd trwający na przykład kilkanaście godzin bez noclegu, powinno być wtedy w pojeździe 2 kierowców. Dziennie jeden może prowadzić pojazd maksymalnie 10 godzin, to 2 razy w tygodniu, w pozostałe dni 9, tak aby w tygodniu nie prowadził kierowca więcej niż 56 godzin.
To jest ważne, gdyż kierowca, który jest przemęczony, może być na drodze równie niebezpieczny jak kierowca prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu. Akcja Bezpieczny Autokar przynosi efekty. Zatrzymujemy na szczęście coraz mniej dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, są drastyczne przypadki. W czasie ubiegłorocznych wakacji sprawdziliśmy 2020 autokarów. Niestety 625 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Zostało zatrzymanych 105 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Około 20 pojazdów zostało z tych 105 zostało wycofanych natychmiast z ruchu z powodu fatalnego stanu technicznego, więc można powiedzieć, że dowód rejestracyjny zatrzymywany jest średnio podczas co 20 kontroli. Jeżeli mówimy tutaj o autokary kontrolowane w ferie, w wakacje, w czasie autobusy szkolne są niestety w gorszym stanie technicznym. To jest tyle, jeżeli chodzi o przewóz osób, natomiast inspektorzy transportu drogowego również będą kontrolowali pojazdy ciężarowe poruszające się po drogach w czasie wakacji. Będziemy tradycyjnie sprawdzali tonaż pojazdów, będziemy na punktach kontrolnych je ważyli. Również bardzo często ważymy busy, które powinny ważyć do 3,5 tony, a niestety ostatnio rekordzista ważył 12 ton, więc takie pojazdy również są przez nas kontrolowane. Są kierowcy karani, gdyż tak przeładowany pojazd stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym. Co warto jeszcze podkreślić, w czasie weekendów, wakacje będą obowiązywały okresowe ograniczenia w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zatem w weekendy wakacyjne na polskich drogach powinno być luźniej, będzie mniej pojazdów ciężarowych. Te zakazy będą obowiązywały w piątki, od przyszłego piątku w godzinach, w każdy piątek w godzinach od 18 do 22, w soboty od godziny 8 do 14, zaś w niedzielę od godziny 8 do 22. Tylko pamiętajmy o jednym, to nie jest tak, że nagle wszystkie ciężarówki znikną z polskich dróg. Mogą jeździć na przykład takie, które przewożą żywe zwierzęta, ładunki pocztowe, artykuły spożywcze, towary niebezpieczne. Te wyłączenia są określone w stosownym rozporządzeniu, natomiast jeżeli zakaz zostanie złamany, jeżeli inspektor transportu drogowego zatrzyma pojazd o DMC powyżej 12 ton, który się porusza, a nie powinien, wtedy taki pojazd musi pozostać na parkingu do końca obowiązywania zakazu, zaś kierowca jest karany mandatem w wysokości od 200 do 500 zł. Zatem, Szanowni Państwo, rozpoczynają się wakacje, rozpoczynają się wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Mamy nadzieję, że te wakacje będą na polskich drogach bezpieczne. Dodatkowo w naszej sieci fotoradarowej działa ponad 430 stacjonarnych fotoradarów. Mamy również 30 odcinkowych pomiarów prędkości, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. Te urządzenia stoją w miejscach niebezpiecznych, w miejscach, w których dochodziło do tragicznych zdarzeń drogowych. W tych miejscach w przeszłości ginęli ludzie. Zatem mam nadzieję, że w tych niebezpiecznych miejscach kierowcy zwolnią, zdejmą nogę z gazu. Zatem podsumowując, inspektorzy transportu drogowego podczas całych wakacji będą dbali o to, aby na polskich drogach było bezpiecznie.